Piątek, 8 września, Krzysztof Domagała, zapraszam na sport. Siatkarki Moja Radomki Radom rozpoczęły sparingowe granie w tym okresie przygotowawczym. W pierwszym meczu towarzyskim Radomianki pokonały zespół z Legionowa. Po miesiącu ciężkich treningów radomskie siatkarki rozegrały pierwszy sparing. W czwartek Radomka pokonała na wyjeździe LTS Legionowie 4-0. Spotkanie było wyrównane tylko w ostatnim secie, w którym radomska drużyna wygrała do 23. W pozostałych partiach Radomianki wyraźnie dominowały i wygrywały bez żadnych problemów. Przed startem ligi Radomkę czeka jeszcze kilka spotkań kontrolnych. Za tydzień radomska drużyna zagra w turnieju towarzyskim w Wieliczce, a potem w zmaganiach w Nowym Dworze Mazowieckim. Przed własną publicznością Moja Radomka zaprezentuje się w ostatni weekend września. Wtedy to w hali Radomskiego Centrum Sportu rozegrane zostaną dwa mecze sparingowe z ŁKS-em Łódź. Dla Radomki czas gier kontrolnych to okazja do zgrywania się. Mamy nowego trenera, więc musimy sobie zdawać też z tego sprawę, że jest bardzo dużo nowych zawodniczek, więc wszyscy muszą się poznać, wszyscy muszą poznać filozofię pracy trenera. Trener musi poznać zawodniczki, nad czym ma z nimi pracować, więc myślę, że to jest taka żmudna praca, dużo na pewno pracy gdzieś nad techniką indywidualną. Zaczyna się pojawiać też pierwszy element taktyki, systemów gry, jakie trener będzie chciałby preferować, więc myślę, że to na pewno będzie tutaj, jeśli chodzi o naszą drużynę, bardzo istotne i trzeba po prostu dobrze przepracować ten okres i nie zmarnować każdej minuty na sali. Pierwszy mecz w nowym sezonie Tauron Ligi Moja Radomka Radom rozegra 7 października, kiedy to na wyjeździe zmierzy się z Energą MKS-em Kalisz. Pilica Białobrzegi zmierzy się na wyjeździe z zamykającą ligową tabelę Olimpią Zambrów. Pilica Białobrzegi mocno faluje na początku tego sezonu. Podopieczni Marcina Sikorskiego w 6 spotkaniach zdobyli 5 punktów i plasują się na 15, czyli ostatnim bezpiecznym miejscu w tabeli grupy pierwszej i trzeciej ligi. W najbliższej kolejce Pilica będzie miała okazję do wywalczenia kolejnych oczek, bowiem zmierzy się z najsłabszą w stawce Olimpią Zambrów. Drużyna z Zambrowa w 6 meczach wywalczyła tylko 2 punkty, ale co ciekawe, Olimpia po serii 4 porażek z rzędu teraz notuje serię 2 pojedynków bez porażki i w sobotę będzie chciała w końcu wygrać pierwszy mecz w tym sezonie. Komu ta sztuka się uda? Odpowiedź na to pytanie poznamy w sobotę po południu. Początek meczu w Zambrowie o godzinie 16. To już wszystkie wiadomości, które przygotowaliśmy na dziś. Teraz zapraszamy na prognozę pogody i do zobaczenia.